Karol Butrym po pierwszym sparingu przegranym z Treflem Gdańsk 1-3. Witam Ciebie, Karol. No właśnie, pierwszy sparing, jakie to uczucie wrócić do tego grania klubowego, bo nie mówię już o tym reprezentacyjnym, które było, ale jakie to uczucie wrócić do tego grania klubowego w zielonych barwach? Dobrze, że wróciliśmy, bo brakowało nam grania, bo treningi wyglądają tak, jak wyglądają, a co innego jest granie z przeciwnikiem, którego nie znamy. Wiadomo, że no, jest różnica grając na dużych obiektach, a na mniejszych, ale no, najważniejsze, że mogliśmy dzisiaj pograć z dobrym przeciwnikiem. No i jak byś podsumował ten sparing? Jak tutaj ci się właśnie grało? Czy mamy dużo rzeczy do poprawy. Teraz tak naprawdę każdy element musimy poprawić, żeby móc grać o coś więcej w plus lidze. Także mamy teraz coraz mniej czasu, ale wracają zawodnicy, na których czekamy, którzy będą stanowić trzon tego zespołu, także będziemy coraz lepiej trenować. A jest coś, co byś na plus chociaż po dzisiejszym meczu wyróżnił, bo tak o minusach tu rozmawiamy, a jest coś na plus? Na pewno poszczególne akcje, obrona, można było kilka ciekawych akcji tutaj zobaczyć, ale to jest zdecydowanie za mało, żeby grać o coś więcej.